Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Endless Legend. Ostatnim razem stoczyłem tutaj mały bój z jednostkami z pomniejszych plemion. I teraz mam jakieś zadanie w związku z tym, żeby ich obłaskawić. Tutaj mój dowódca poradził sobie wyśmienicie. Sam. No, z drobną pomocą milicji, ale to się nie liczy. Tak w sumie. Aż tak bardzo. Co my tutaj mamy? Berserker. Tam będzie trzeba go uleczyć za nim długo. Naszego berserkera, tak samo naszego bohatera, chociaż jego możemy uleczyć już 75 sztuk pyłu. Zrobimy to tak, niech będzie tutaj jakaś obrona. Tutaj w stolicy mi się tworzy nowa armia, którą trzeba będzie zmodernizować. Tak. I to będzie kosztowało. Będzie to kosztowało i to niemało w dodatku. A ja się zastanawiałem, gdzie tu umieścić moje centrum, nazwijmy to produkcyjne. Wybrałem sobie jedno miejsce, gdzie ono było? A tak, tutaj chyba. Tak, 7... 3... gdzie ty byłeś, my friend? Nie, chyba tutaj. Tutaj gdzieś w tym miejscu, żeby mieć dostęp i do produkcji, i do pyłu. To już też by się nadawało. A tak, już wiem. Tutaj to było to miejsce, także gdzieś mi się tworzy chyba jeszcze osadnik. Tak, tworzy mi się tutaj osadnik, którego wyślę w to miejsce. Mam nadzieję, że wcześniej go nikt nie zajmie. W obecnej chwili tutaj mi się robi trochę jedno udoskonalenie odnośnie pracy, gdyż no, chcąc nie chcąc, muszę ją zwiększyć w tym obiekcie, bo nic mi się tutaj nie zrobi zbyt szybko. Tak, robimy też rynek centralny oraz będę chciał rozbudować tutaj w tą stronę teren moich wpływów, będę dobudowywał nową dzielnicę i zdobędę nowe pokłady pracy, nauki i sporo pyłu. Dobrze, to w sumie na razie tutaj się robi wszystko. Tu się robi jeszcze wszystko. Huta tytanu teraz. Tutaj więcej tytanu, im więcej tym lepiej. Także tutaj fabryka szmaragdów mi się tworzy, a to ze względu na to, żeby mieć trochę czym posmarować naszej kochanej ludności, by mnie bardziej wielbiła. W obecnej chwili chyba nic nie mam do roboty takiego większego, także zakończmy turę. Jak ja wyglądam w rankingu w ogóle, bo zapomniałem. 257, alaj mają mniej i tylko alaj. Super. Najgroźniejszym przeciwnikiem w obecnej chwili są dzikołazy. Nie wiem tego. Ok, ode mnie gotowa huta tytanu również. Co mnie niezwykle cieszy. Teraz się robi fabryka szmaragdów, tutaj mam hutę tytanów. Ile to będziesz wydobywać? Halo? Tak, tak, bla, bla, bla. Całkowita produkcja. Jeden nauki i dwa do pyłu, ale to nie o to chodzi. Aha, dobra. Z jedna jednostka naturę. Chyba, tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra. Czyli tak, tutaj się nic nie zmienia. Fabryka szmaragdów, dwie tury.
tutaj strażnica. Będę ich potrzebował. Z tego, co mi się wydaje. I tutaj orkowie. Mamy berserkerów, mamy akolitów. Dwóch orków. Mogę mieć teraz 6 jednostek w drużynie. Co mnie bardzo zadowala. I jeśli dobrze pamiętam, gdzieś... Tak. Z tego miasta mam już szlak handlowy. Z tego czy z tego? W każdym razie, z któregoś miasta mam szlak handlowy? Muszę zrobić jeszcze w drugim mieście gdzieś szlak handlowy, by móc machnąć trady i ściągnąć z tego odpowiednie profity. Najlepiej tutaj od razu bym mógł ciągnąć profity od tych panów, państwa. Whatever. Jaką oni mają tam płeć. Od tych lalek. Tak, to będzie najbardziej obiektywne. No i cóż. Zapowiada się kilka chwil takiej stagnacji. Póki nie ruszymy z czymś... bardziej typu, nie wiem, większa armia albo coś, ale to większa armia to się pojawi dopiero jak zajmę ten teren. To się na pewno nie spodoba tutaj tym państwu. Bardzo się nie spodoba. No nic. W sumie wyślijmy swojego bohatera. Zobaczymy, co ci państwo robią tam. Okej, okay, tutaj mamy trwożnie, spoko. One mnie na razie nie interesują. Tutaj dzikołazy chyba też nie powiększają swoich terenów. O. A jednak, ekspansja trwa. Ekspansja trwa na na podziemnych. Chyba, że jest zupełnie odwrotnie. Podziemny 380. Także też jakąś tutaj siłę dysponują i to wcale nie małą. Dobra, tutaj to kończymy. Alchemiczną. Kolejna rzecz, która mi się przyda. Fabryka szmaragdów jest bardzo fajnie. Cieszę się z tego powodu. Co jest następne? Następne są wieże. Chyba. Pokażcie mi tutaj te bieżące zadania. Nie, mam tylko zadanie frakcyjne. Zbudować strażnicy i spacyfikować wszystkie wioski należące do mniejszych frakcji. Okej. Okay. Czyli strażnica już się w sumie buduje. A jeżeli chodzi o pacyfikowanie jednostek, no to chwileczkę jeszcze trzeba będzie poczekać. Ewentualnie spacyfikuję siłą. Co mimo wszystko chyba nie jest najlepszym wyborem. Potem trzeba czekać na odbudowę. Ale zawsze to coś. Okej, okay, tutaj mamy wioska Ursesów, 5 jednostek. Tutaj ile jest w tej wiosce, trzeba sprawdzić. Jeżeli też 5, to jest standard, jeżeli nie, to znaczy, że tutaj ta wioska będąca pod kontrolą, kultystów, ma nieco więcej, nieco większy przydział niż trzeba. Ale to nic, z tym sobie damy radę. Tak myślę. Okej, okay. Tutaj za jedną turę będzie ork, za następne 10 kolejny. No i czekamy na tego osadnika naszego. Przydałby się jeszcze ktoś tutaj do pomocy, ale 5 stów. Prawie 5,5 stówy. No nic, trzeba zaczekać. Trzeba zaczekać.
Mamy zimę. Nie jest to zły czas. Raczej podczas zimy mnie nie będzie chciał atakować. Nie to, co ja. Okej, okay, mamy badanie zakończone. Pracownia alchemiczna. Ork też zrobiony. No i tak, mamy zimę. Minus na widoczność, minus jeden zasób na huty, fabryki, zasobów luksusowych. To się. Plus jeden do zasobów huty, fabryki, zasobów strategicznych. Czy, no dobra, czyli to się niweluje. Jednostki piechoty minus 30 do ataków, jednostki strzelców plus 30 do ataków, dobrze dla orków. Minus 50% premie do punktów dyplomatycznych na Imperium. Minus 50 kosztów deklaracji dyplomatycznej w punktach wpływu. No, to jest akurat... są dobre i złe wiadomości. A niektóre w sumie wypadają neutralnie. Niemniej jednak, będzie trzeba się pochadzać trochę naszym bohaterem. Boże, dlaczego mi tak FPS-y spadły? To było przerażające. No ale dobra. Jedziemy jakoś dalej. Płakać nie będę. Chyba. Tak. 9 tur. Wszystko fajnie. Jak tam z pyłem? Plus 36. Czyli nie jest tak jakoś tak specjalnie najgorzej. Jakoś to zrobimy. Jakoś się wyrobimy z tego. Przydałaby mi się ten dzielnica. W tą stronę. Miał tutaj dostęp. Jakbym tu też zbudował dzielnicę, to by było fajnie całkiem. Bo dodatkowe 6 punktów z pyłu mógłbym ściągać. Co by było bardzo przyjazne dla mnie. 4 jednostki. No dobra, czyli jak mówiłem, mieści się to gdzieś w jakichś granicach tam. Tutaj mógłbym się uleczyć, ale jednak nie, chociaż ja mógłbym też troszeczkę tutaj dorzucić. Chyba tak zrobię. Dorzućmy sobie do pyłu. Będę go potrzebować. Za ile następnym? 351, czyli... chyba skupię się teraz na robieniu jednostek. Znaczy... mieszkańców w miastach. Muszę to jakoś tutaj wygenerować. Okej, tak, dziękuję. No dobra. Podskoczyli tutaj podziemni. Zastanawiam się, czy to oni czasami nie miażdżą tutaj dzikołazów. Jak to wygląda sytuacja? Dzikołazy 433, czyli im spada. Więc możliwe właśnie, że tutaj państwo pod tytułem podziemni, ewentualnie mezarii, dobrało się do tyłków najgroźniejszemu przeciwnikowi, który obecnie był na planszy. Jak to tu wygląda? Dobra, na razie to zostawiamy. Tutaj też musimy na razie to zostawić. Ale okej, poszła strażnica jedna. Jest wbudowana. Zostały jeszcze dwie. Potem zrobimy prawo przyjazdu.
i odpowiednią architekturę dorzucimy. Jeżeli chodzi o o obronność miasta, bo to się przyda. Jakby nie było, jest to miasto graniczne. Dobra. Jest to te w sumie się, albo nie. Okej. Ty możesz iść na tego pana, zdobądź sobie trochę doświadczenia. Yes, sir. Żeby nie było za nudno, trochę tutaj sobie powalczymy. Tutaj powiadasz. Czy oni stąd mają jakieś podejście? Nie, nie mają. Tutaj nawet to będzie tylko jedna jednostka. Mnie się podoba. Nie, stój w miejscu. Tak, i rozpoczynam. Czekam na ich ruch. Daleko to oni sobie nie podejdą. Tutaj jestem wyżej. W dodatku jestem na terenie zalesionym, co mnie dodatkowo chroni. Tak. Tak. Why? Kupi komputer. Okej, nie dolaz tam. Ale ten dojdzie. Fuck. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czyli straciłem miejsce. God damn it. Dobra. Rozpocznijmy jatkę. Okej, wybrałem sobie takie miejsce, gdzie mam mniej więcej równe szanse. 189, czyli chłopak poszedł na raz. Dla mnie bomba. Naprawdę bomba. Jeszcze mnie nie trafiają, zero. To jest po prostu przekoks. Jak dla mnie. Nie tego pana. Trzeba jego zniszczyć. Poproszę jeszcze raz to 190. Tylko 95? I trochę nawet dostałem. Tak, rozpocznij. One more time. 27 punktów strat. No nic. Zdarza się. Tak mogę powiedzieć. Jak to wygląda? A jeszcze mnie ogłuszył. No to lipa. Lipa, panie Dziejku, jak nic. Ruchu zero. Ten mnie zaraz czaśnie. Ale za zero, więc nieźle. No i się skończyło. 6 tur minęło. 2 tłuczniów rozwaliłem. Uleczę za 62. Dobra, możemy poczekać do tej następnej tury, się uleczę w pełni. I ich rozwalę. Będzie mi bardzo miło. Albo oni przyjdą do mnie. Gotowi do walki, oczywiście. Nie, zakończmy to szybko. Nie chcemy się tutaj stać. I tak wykonuję pierwszy cios. Jestem wyżej. Także w chynot. ...189, bardzo ładnie. Pięknie. Na raz poszedł. To mi się podoba. Zwycięstwo. Doświadczenie na jednostkę 19,3 punkta. Może być. Tutaj widziałem trwożnie się gdzieś...
trwożą na mój widok. Tak, siebie uleczymy. Tak, na wszelki wypadek. Nie żeby coś. Nie, nie mogę tutaj nic zrobić. Tu. Pertraktuj. Aby spacyfikować Ursusowie w Arslander, zjednaj sobie sympatię tego plemienia i przyjaźń ich oblężonego lidera przez zalanie ich luksusami. 15 przyprawy i 15 zielwab. Chłopie, czego ty ode mnie oczekujesz? Jak ja mam zasoby luksusowe w ogóle? Przyprawy może i by mi starczyły. Przyprawy 19. To rtęć, szmaragd i trochę wina. Ile by mnie kosztowało ziele? Coś tam z jedwabiem. Księżycowe przyprawy. Ten szmaragd, winowo, ziele. 35 jednostek za sztukę. Cholernie drogie. 350. Nie no, nie stać mnie. Nichu. Nie ma opcji. Nie ma opcji jak nic. Łatwiej byłoby ich podbić. No bez kitu. No dobra. Jakoś się z tym uporam. W ogóle czy ja mam gdzieś dostęp do tego surowca? Tu jest rtęć. Prawy rtęć. Zgubla dyplomaty, fajnie. Strażnica. Tutaj. Krwiszczał. To nie. Tutaj. Szmaragdy też nie. Czyli nawet nie ma dostępu do tego surowca. Lipa. Bardzo lipa. No nic, trzeba będzie chwilę z tym poczekać. Albo wiecie co, jednak dostanę w trąbę. 5 na 1, a co to jest? Dobrze się ustawić tylko. To pan się tutaj dobrze ustawił. Chociaż jakbym się ustawił tutaj, albo nawet tu. Tak, idź tam proszę. Okej. Nie, na razie stoisz. Tak. Zobaczymy, jaki mój dowódca jest przekoksem. Mam nadzieję, że któryś podejdzie tutaj na tyle blisko, że mógł go kropnąć. Bo na tym mi bardzo zależy. Tak, dziękuję. Tylko mnie nie ogłusz, bardzo cię proszę. Okej, nie ogłuszuj mnie. I dostał nawet niezły cięgi. To mi się podoba. Dobra, ale zrobimy atak wyprzedzający. Pasujmy tego pana. 190 największa szansa, jeżeli chodzi o atak. Bardzo mnie to cieszy. Pięknie. Poszedł spać. I o to chodziło.
teraz tylko obrona. Czy będzie ogłuszenie? Nie? Dobra, nie dostał ogłuszenia. To dobra wiadomość. Tutaj też nie. Znowu dobra wiadomość. I jeszcze tutaj od tego. Fuck. Czyli teraz dostanie cienki. Jakieś 60-70 punktów. Dobra, może zostać. Tak się nie ruszy. Żeby tylko nie dostał ogłuszenia poprawki od kogoś. Bo to będzie złe. To będzie bardzo złe. 28 punktów. Trochę boli. Dobra. Teraz ten pan idzie spać. Bardzo proszę. Czemu jeszcze nie? Goddammit, jeszcze stracę bohatera. No jaja sobie robię. Okej, to było 0. Akceptowalne. Tu też 0. Akceptowalne. Okej. Czy w końcu może go walnąć? Panie Heros? Nie? No jaja sobie robię. Faza 5 z 6. W której mogę zginąć. Co mi niezbyt cieszy. Okej. Nie, ja się tutaj wycofam. Tak, wycofujesz się, synek. Jak najdalej stąd. Dlaczego się nie wycofał? Chociaż mu oddaj. O, to wygląda źle. To wygląda bardzo źle. Jak jeszcze dostanie bęskę od tego, to koniec. Patrzcie, tak się traci własnego bohatera. God damn it! Na szczęście bohaterowie nie umierają tak łatwo. I można ich przyzwać z powrotem. Ale za to jest niedostępny przez 20 tun. Można go przywrócić za hajs. Którego nie mam. To niedobrze. Mogę mu posłać jakieś wsparcie. No kurde. No ale nic. Zachciało mi się. Dobra, tutaj jest, tak, tu jest wszystko do nauki, więc budujemy to tu, strażnica idzie, tutaj 3 tury, żeby zrobić orka kolejnego i będzie osadnik, modernizacja kosztuje mnie już prawie 1000 sztuk pyłu, których nie mam. A, przepraszam, badań też nie ma. Przepraszam, już to naprawiam. Już to naprawiam. Tu coś jeszcze? Nie, plądrowanie, nie. Jeździec. Nie, oleje jeźdźców. Tutaj do wpływu. Tak, weźmy. Tą jednostkę bardzo chcę. Bardzo ją chcę, bardzo mi się przyda. Armia obywateli, dobra. Tutaj fortyfikacje. Tak. Tutaj. Fort
fortyfikacja, ochrona. To do fortyfikacji. A gdzie jest, przepraszam, następny do ten? Tu jest jednostki, czyli w czwartej erze. Dobra. A dorzućmy sobie jeszcze tu. No i tutaj sobie też weźmiemy... Tak, stopy stali też, autostrady też. Alchemia pyłu, rafineria pyłu, to na pewno sobie wezmę. Tak, chleb i igrzyska i ten pan na pewno mi się przyda. Kolos. Bardzo potężne jednostki, jeżeli dobrze je wyposażyć, spuszczą łomot każdemu. Ale trzeba je dobrze wyposażyć. Dobra, tutaj troszeczkę widać więcej. Za sprawą tej wieży obserwacyjnej. Dzień dobry. Nie? Jest strażnica. Wejście na 20, jeśli chodzi o fortyfikację. Tyłka nie urywa, ale jest. Dobra, ciebie to muszę uleczyć. Bądź tutaj jakąś osłoną dla tego miasta, jakąkolwiek. A my tutaj przekręcimy turę dalej. Okej, okay, kolejna strażnica wybudowana. Dwie tury dla orka. Jak zrobimy ork, to przeniesiemy ich wszystkich tu. Tak, to jest myśl. To jest myśl całkiem przezacna. Tutaj na orka da potrzebne 5,5 stówy do zrobienia kolejnego tego mościa. Się bardziej osadnił w stolicy. No ale trudno. Dobra. Jeszcze machnijmy sobie jedną turę. Dla tego orka przeniesiemy garnizon. I mamy lato. Przez to, że nie mam nikogo do obrony tamtej terenu, jestem w ciemnej życi. Okej, okay. Czemu? Fajnie. Okej. Okay. Czemu konstrukcja zablokowana, co? Dobra, już wiem. 9 tur, fajnie. Wy idziecie, panowie, tu. No i kolejne nacje mnie zaciukają na śmierć. No, z taką arią można już walczyć. Myślę, że 3 takie armie plus bohater i będę mógł uderzyć już na tych, na laleczki. Tak. Strażnik Irsen. Gdzie to Irsen w ogóle jest? Gdzie ja gdzieś to odkryłem? Nie. I pewnie długo, długo nie odkryję. Ale to nic. Czystówki doszły, bardzo proszę. Tak, jednego pana tu. Dziękuję. Od razu lepiej.
jak się robi plus 80 do pyłu. Tak jak będę miał plus 200 do pyłu, no to będę usytasy. Będę bardzo usytasy. Plan Imperium. Mamy 190. 180 i tyle. Tutaj ile trzeba? 60 punktów. Czyli lipa. Czyli tak zostaje ku zadowoleniu gawiedzi. Chociaż byłbym bardziej był potrzebny. Ale nic. Dobra. Tutaj garnizon jest schowany. Pełny. Niemalże w pełni wyposażony. I nawet podskoczyły mi dochody. Także jest super. Tutaj dorzućmy sobie jeden berserker. Okej, już wiem jak to robić. Czyli tak, tutaj jeden berserker, dwóch akolitów i dwóch orków. Tak. Osadnik za 7 tur. A ja tu z wami, moi drodzy, się pożegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.